Kolejna seria Zagrajmy w została oficjalnie skończona. Jest nią Bullet Store, ten oryginalny z 2011 roku. No cóż, dawno nie było żadnej recenzji growej, bo cóż, moje przechodzenie gier jest dosyć powolne, zwłaszcza, że jeszcze jest też dużo materiału związanego z muzyką i jeszcze doczekacie się dodatkowo recenzji muzycznej, która e, będzie naprawdę gruba, bo mowa tu oczywiście o niedoszłym rockstarze Fury. Wy już wiecie, o kogo chodzi. A teraz przejdziemy do przyjemniejszej rzeczy, czyli Bullet Storm z 2011 roku w wykonaniu naszych rodaków z People Can Fly. Fly, a wydawane przez Epic Games Store z IEM w oczywiście. No, jest to gra, która właśnie premierę miała pierwotnie na siódmej generacji konsoli, czyli na PlayStation 3 i Xbox 360 oraz pc -ty. No i później jeszcze się doczekała wersji Full Clip. Na PS4 Xbox One, czyli takiej odświeżonej wersji graficznie, jak i z sterowaniem, no bo wiadomo, kiedyś Bumpery były takie do strzelania. Nie wiem jak było na Xboxie, ale na PS3 kiedyś się rykami strzelało. Więc oczywiście też odświeżono też sterowanie nawet na takie dzisiejsze można by powiedzieć. Więc przechodząc jeszcze zacznijmy od fabuły i oczywiście bez spojlerków. A fabuła jest następująca. Wcielamy się w Greya Hunta, który oczywiście wraz z czwórką, z pozostałymi ludźmi zabijali innych. Tylko nie wiedzieli wtedy na początku, dopóki się nie zorientowali, że tak naprawdę zabijali niewinnych ludzi. I wszystko marzył ich szef Salvaro, który miał naprawdę brudne interesy. No, i Gray postanowi się ześcić na pracodawcy. No niestety, dwóch członków załogi ginie, no i zostaje Ishi, czyli pół człowiek, pół cyborg. I na dodatek spotykają tu dziewczynę, która oczywiście również zamierza się ześcić na Salwaru. Alu, no i to tyle, jeśli chodzi o te konteksty fabularne. No, bo fabuła oczywiście wciąga, a postacie są dobrze napisane. Gra jest oczywiście FPS-em i to takim nietypowym, bo mamy tu oczywiście to, że prócz oczywiście klasycznego strzelania w głowy czy inne części ciała, możemy zrobić bardziej finezyjną rzecz, jak na przykład podrżnąć gardło pociskiem, albo kopnąć prosto w kocę, albo w roślinkę, czy kopnąć prosto w iskrę. A dodatkowo w, na początku też etapu prócz oczywiście standardowego karabinku, który jest najbardziej basicową bronią i bardzo przydatną, i warto zaznaczyć, że pozornie no, bezużyteczną, a w praktyce przydającą się przez większość gry. Zwłaszcza, że nie trudno jest o amunicję do podstawowego karabinu. To jeszcze dostajemy, oczywiście. Linę, która pozwala między innymi na przyciąganie przeciwników, a na stanie późniejszym kopnięciu, a nawet przyciąganiu przeciwników, no i strzeleniu mu w łeb. I oczywiście tą linią też uaktywujemy też sklepik, który za punkty zebrane za finezyjne, oczywiście z zabójstwa, yy, oczywiście jak najbardziej kreatywne, jak się da. Dostajemy właśnie te punkty, które możemy później wydać na ulepszenia, na dopalacze, tak? Tam są jeszcze dopalacze do, i każda z broni ma inny rodzaj dopalaczy. Oraz przede wszystkim na amunicję, która będzie nam potrzebna w rozwałce. A jest to też konieczne, bo w niektórych przypadkach, no żeby zdobyć amunicję trzeba pokonać no, przeciwnika, który posiada taką broń. Więc, no przydatne, I jak nie wiadomo, co. No i oczywiście, jeśli zrobimy jakiś nowy trik, to oczywiście mamy te duże punkty, później te punkty się oczywiście zmniejszają. No, jeśli chodzi oczywiście o obronię, mamy troszkę, no tak, 8 czy 9, dokładnie nie pamiętam. Prócz oczywiście wspomnianej. Podstawowej broni, która jest jedyną bronią, której się nie wymienia. Mamy jeszcze m.in. shotguna, mamy jeszcze po... pistolet z Linką, który właśnie umożliwia uwięzienie przeciwnika, a następnie zdetonowaniu go i wysadzaniu go. Mamy jeszcze bombowe kule, mamy jeszcze snajperkę, która oczywiście ma ten fajny sznyt, że można kontrolować pocisk, jak się chce, aż do momentu, kiedy trafisz w przeciwnika. Mamy, Mamy jeszcze. Mamy jeszcze wiertnice, czyli właśnie działko z wiertarą, która może sprawić, że ciało przeciwnika będzie się kręciło. I naprawdę każda z broni ma swoją specyficzną strukturę. I niektóre z nich naprawdę się przydańcą. mniej lub bardziej, ale wszystkie bronie są użyteczne, dobrze zabijają. I nie ma takich żadnych problemów. Jeśli chodzi o grafikę, jak na siódmą generację konsol, wyglądała bardzo dobrze. Modele są bardzo szczegółowe, a w ogóle kolorki są też bardzo fajne. Nieco bardziej szarawe, ale są bardziej nasycone pod kątem kolorystyki. No, krajobraz też również piękny. No. Efekty oczywiście też również robiły dobre wrażenie. Wszystko jest oczywiście na Unreal'u robione zapewne. O ile dobrze myślę. Poprawcie mnie! No a jeśli chodzi o błędy, to wiadomo, zdarzają się takie, że przeciwnik się przeniknie, czy coś w ten desyń. Jednakże on, te błędów dużo tutaj nie ma. Udźwiękowienie jest bardzo dobre. Givery strzelają jak giwery. A muzyczka jest naprawdę przyjemna, jeśli... I podsumowując, oczywiście warto się zaopatrzyć w Bullet Storma, czy to w wersji podstawowej, czy Full Clip, która jak dla mnie się niczym nie różni od oryginalnego Bullet Storma. Przy obu można się bawić zajebiście, więc akurat jest to jedna z najbardziej niedocenianych polskich gier. Która powinna jednak mimo wszystko bardziej się sprzedać, a recenzje były pozytywne, tylko sprzedaż była po prostu niezadowalająca. Tym samym też jest to najbardziej niedoceniana gra, Polaków. 9,5 na 10.